Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. Ja wrócę do tego tematu instytucji. Darek Karłowicz, wspomniany już Dariusz Karłowicz, z teologii politycznej, nie tylko zresztą, bardzo znany filozof polski, stawia taką tezę, że jeśli możemy gdzieś mówić o prawdziwym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, to nie na poziomie wielkich struktur zachodnich, o tak bym powiedział, które tu próbowały tworzyć społeczeństwo obywatelskie, ale na terenie parafii. On mówi wręcz, że polskie NGOsy, nie bardzo się tym chwaląc z różnych powodów, to jest bardzo często efekt działania czegoś, co on nazywa polską parafialną, czyli ludzi, którzy byli zaangażowani i za czasów komunizmu, i później w okolicach parafii. Znaczy, to niekoniecznie chodzi o takie zaangażowanie noszenia sztandarów, ale działali gdzieś w pobliżu. To jest teza prawdziwa. Znaczy, to nie jest teza pełna, opisująca wszystko, ale o tyle ważna, że na ogół w dyskursie dotyczącym tych spraw się w ogóle pomija. Więc to, co mówi Darek Karłowicz, jest niezwykle ważne, bo poszerza obraz o to, co jest bardzo ważnym elementem tego obrazu, a jest często pomijane. Rzeczywiście jest tak, że ten kapitał pomostowy, jak to się mówi, prawda, mądrze, w dużym stopniu jest budowany w związku z kapitałem, prawda, relacji wiążących się ze wspólnotami religijnymi, z parafią. To nie jest jedyny sposób budowania, ale jeden z ważnych, najważniejszych, a są takie regiony Polski, zwłaszcza Polski południowo-wschodniej, że najważniejszy. Natomiast oprócz tego jeszcze są inne formy kapitału takiego lokalnego, wiążącego się z kontaktami z lokalną władzą, burmistrz, wójt, ze szkołą lokalną, które nie mają może już bezpośredniego związku, ale też jest tak, to wynika również z tych naszych badań, o których mówiłem, że ludzie, którzy są bardziej wierzący i ci, którzy powiadają, że Jan Paweł był dla nich ważny, mają te wskaźniki kapitału niekoniecznie niższe. No, ale to by było absolutnie sprzeczne z taką tezą bardzo mocno formułowaną przez środowiska lewicowe, to profesor Magdalena Środa jest znakomitym przykładem, która mówi, polska religijność i polskie życie rodzinne działają przeciwko kapitałowi społecznemu. To jest nieprawda. Ja tylko referuję jej opinię i one są bardzo często wracają. Ona mówi wręcz, gdyby nie polska rodzina i polski kościół, bylibyśmy jak Szwecja. Nieprawda. To jest całkowita nieprawda. Również w tym punkcie, do którego chyba pani Środa przywiązuje największą wagę, twierdząc na przykład, że rodzina jest takim sposobem na opresję i na upowszechnianie przemocy. Otóż chciałem powiedzieć, że z badań CBOS-u empirycznych wynika, że w małżeństwach deklaracje przemocy są najrzadsze. No, ale ona mówi dlatego, że mąż tak bardzo bije żonę, że nie pozwala się jej przyznać. No, to jest takie założenie, które jest wysoce dyskusyjne i wydaje mi się, że mało racjonalne. Ale to jest tak, że ta jej wizja, bo ja mam takie wrażenie, patrząc się na polską historię, ale także na polskie rodziny. To jest kserofeminizm, używając tak, języka. Tak, że Polsce to raczej maskulinizm potrzebny, bo to mężczyzn brakuje bardzo często w myśli, w działaniu, w życiu, czy pierwiastka męskiego, o tym co papież też mówił, bardziej niż kobiet, bo kobiety w polskiej historii i kulturze tak jest, doskonale są. Sobie dają radę. Ja powiedziałbym w ten sposób nawet. Ja myślę, że jeżeli mam o coś żal do środowisk polskiego lewicowego feminizmu, Polska ma akurat tę sytuację, że ma ruchy, znaczy, że jest, ma kobiety zaangażowane i lewicowo, i prawicowo. Pod tym względem Polska jest niezwykle ciekawym, fascynującym przykładem kraju, który ma różne oferty dla kobiet. I tę lewicowo-indywidualistyczną, i tę wspólnotowo-prawicową. No jeszcze może mieć wspólnotowo-lewicową, jeszcze parę innych, ale te dwie są najważniejsze. Nieprzypadkowo w Polsce, w Sejmie 2001 bodajże, najwyższy odsetek kobiet był w dwóch klubach, w Unii Pracy i w LPR. Też zresztą było zanim w LPR-ze Roman Giertych zamienił kobiety na młodych, prawda, dzisiejszych liderów telewizji publicznej. Ale wracając do meritum, bo to jest, rozumiem, bardziej no, symbol. Otóż Polska wypracowała sobie w wyniku swojej własnej, specyficznej, trudnej historii swój własny, specyficzny model emancypacji kobiet, który jest inny niż typowy w zachodniej Europie, zwłaszcza tej poprotestanckiej, ponieważ opiera się na uczestnictwie we wspólnocie, zwłaszcza w związkach z mężami,
czy partnerami, a przede wszystkim mężami w rodzinie i poprzez wspólnotę narodową, na przykład religijną. I to jest coś jakościowo innego niż model emancypacji przez konflikt ze wspólnotą i konflikt z mężem i odrzucanie rodziny. Ja myślę, że taki model jest atrakcyjniejszy dla kobiet również, ponieważ na końcu tego nie pozostaje coś, co jest nieuchronną konsekwencją radykalnego indywidualizmu, czyli radykalna samotność. A czy to nie jest tak, bo na to często zwracają uwagę krytycy rozmaite, znaczy krytycy tutaj tego optymistycznego widzenia, z mojego punktu widzenia optymistycznego, bo pewnie z punktu widzenia, widzenia profesora Środy to jest pesymistyczny. No ale z perspektywy myślę, że każdej osoby, znaczy ja kiedyś miałem spotkanie, opowiem to, bo to jest kiedyś jakiś, w latach 90. miałem spotkanie z grupą takich lewicujących feministek, które właśnie, ja im coś takiego mówiłem, ja tak słuchały i mówili, żeby to było tak do końca możliwe. Czyli nie przewidzę, gdzieś tak głęboko w Polsce i w Polkach marzenie takiego, o takim wspólnocie, partnerskiej wspólnocie. I ona w dużym stopniu jest realizowana. Wskaźniki równości płci, jeżeli pominiemy to, że Polska jest krajem biednym, w Polsce są ponadprzeciętnie wysokie jak na Europę. Nie wcale niskie jak na Europę, raczej wyższe niż niższe. Ale ja wrócę do tego, znaczy do pytania, którego jeszcze nie zdążyłem zadać, więc nie mogę do niego wrócić. A na ile proces integracji europejskiej, wchodzenia Polski do struktur europejskich, które też prezentują pewną wizję ideową, powiedziałbym, sprzeczną z tym, o czym mówiliśmy, z tą taką Rzeczpospolitą wojtyliańską. Nie do końca zrealizowaną, ale mocno obecną w Polsce. Na ile to wchodzenie tych struktur może albo czy już zmienia tą sytuację. Ja opowiem przykład, znaczy tam się akurat nie zmieniło, ale prosty przykład. Zakon założył fundację rodzinną i potrzebował pieniędzy, no i na działanie tej fundacji, która miała pomagać rodzinom, potrzebował pieniędzy. Udał się do stosownego urzędu unijnego, który przyznaje takie pieniądze i tam był wprawdzie polski urzędnik, który poinformował ich tak, drodzy ojcowie, my wam te pieniądze damy, znaczy ja wam te pieniądze dam, tylko musicie w tej dokumentacji zmienić dwie rzeczy. Po pierwsze, musicie wyrzucić nazwę zakonu, żeby nie było wiadomo, że to jest wprost religijny. A po drugie, musicie zmienić deklarowane cele z rodzinnych na kobiece. Robić możecie dokładnie to samo, ale zamiast rodziny mają być kobiece. Oni to oczywiście zmienili, bo to pieniądz nie śmierdzi. I ja to jak gdyby akceptuję, ale pytanie, na ile ten mocno wchodzący projekt ideowy, wchodzący także przez system prawny, który będzie w Polsce realizowany, ale także przez pewną wizję wartości, przez pewną promowaną wizję rzeczywistości, na ile on zmienia, albo czy może zmieniać ten nasz... To jest bardzo dobre, chyba najważniejsze pytanie, bo rozumiem, że do tej pory mówiliśmy o historii, o tym, co się działo, a teraz zaczynamy mówić o tym, co się dziać może w przyszłości. I powiedziałbym w ten sposób, że z tej perspektywy Unia jest wyzwaniem. W słowie wyzwania mieści się zarówno słowo zagrożenie, jak i szansa. Czyli innymi słowy, z tym się wiążą i zagrożenie, i szansa. Ale powiedziałbym w ten sposób, nawet gdybyśmy nie weszli do Unii, to te zagrożenia by i tak istniały. Ponieważ jesteśmy, co by nie powiedzieć, taką mamy historię, krajem raczej półperyferyjnym, jeśli chodzi o nasz poziom życia, jeżeli chodzi o nasze możliwości wpływania na całość Europy. Taką mamy historię, niestety. Mogło być przecież gorzej, gdybyśmy się mniej dzielnie bronili. I w związku z tym, gdybyśmy byli takim krajem, który byłby poza, no to wtedy pewnie od tego bardziej rozwinięci byśmy nie byli, bogatsi byśmy od tego nie byli, a jakby taka presja i efekt naśladownictwa z zewnątrz byłby pewnie jeszcze silniejszy. Czyli w tym sensie oczywiście ten projekt europejski, który w dużym stopniu jest jednak przechylony, jeżeli przyjrzymy się czy karcie praw podstawowych, czy zwłaszcza temu, co funkcjonuje w dyskursie europejskim, jest nachylony w stronę takich wartości indywidualistyczno zdystansowany w stosunku do religijnych. Ale z drugiej strony jest tak, że jednak w projekcie europejskim jest sporo elementów dających możliwość podmiotowości, to po pierwsze, no a po drugie, jak to wynika dokładnie z opowieści pana, na możliwość, tak powiem, pewnego dointerpretowywania przepisów, prawda, które pozwalają, w tym Polska ma ogromne doświadczenia, wielosetletnie. Powiedziałbym, ale to jest tylko sympatyczność urzędnika, który nagiął przepisy, tak. Czyli zrobił to, co zwykle Polacy robili. Polacy mają w tym bardzo dużą wprawę. Ale czy to z punktu widzenia instytucji to nie jest dobrze, jak urzędnik to, tak, nagina prawo po to, żeby pomóc? Tak, ale ja bym powiedział w ten sposób. No, ja myślę, że są możliwości, jeżeli będziemy skutecznie zabiegać o kształtowanie przyszłego kształtu Unii,
A przecież nie jest wcale powiedziane, że to rozdanie, w którym elity definiują Unię jako projekt lewicowo-indywidualistyczny, jest ostatnim w historii Unii. Ja bym nawet powiedział w ten sposób, że wyzwania stojące przed Unią są tej natury, kontakt z islamem, że jakby poszukiwania czegoś, co byłoby elementem, odwoływało się do wspólnotowości i do religii, może stać się, to zresztą już po wypowiedziach niektórych guru lewicy, tych zwłaszcza niektórych starszego pokolenia, którzy na stare lata zaczęli dochodzić do wniosku, że może jednak warto spróbować inaczej, pokazuje, że jeżeli będziemy odpowiednio, i tu jest element szansy, skutecznie działać, jeśli będziemy pokazywali, że możemy skutecznie rozwijać się w, zachowując własną tożsamość, tę wspólnotową, indywidualistyczną, specyficzną polską, to można również w strukturach europejskich, chociaż ja mam świadomość tego, że to jest wyzwanie, to jest i szansa, i zagrożenie, można dawać sobie radę, tak mi się wydaje, i próbować tę Unię przekształcać tak, żeby nawiązywała bardziej do tego, co się ze słowem Europa w historii wiąże, bo przecież Europa jest w swoim rozumieniu fundamentalnym bardziej pluralistyczna, a nie taka na jedną sztancę pisana i bardziej wspólnotowa. Chrześcijaństwo jest przecież jednym z fundamentów, czy może najważniejszym fundamentem Europy. To zawsze powstaje pytanie, które zadał pewnemu dziennikarzowi, już nie będę cytował gdzie i komu i kto, bardzo znany polski historyk i politolog, który pytany o to, jak będzie wyglądać Unia za 50 lat, odpowiedział, a czy pan jest pewien, że ona na pewno będzie istniała za 50 lat? Bo projektów, które miały istnieć wiele wieków, i ja już nie chcę mówić o III Rzeszy i o Związku Sowieckim, bo to jest nieodpowiednia analogia, ale Unia Monetarna Skandynawska miała istnieć zawsze. No i okazało się, że się rozpadła i mamy koronę duńską, szwedzką. Austro-Węgry miały istnieć. Austro-Węgry miały istnieć, tak. I nie istniały. No, twory takie jak Unia Lubelska trwały długo, prawda, ale dłużej niż do tej pory Unia znacznie, a też się rozpadły. My w Polsce mamy swoje własne doświadczenia budowania wspólnot i z tych doświadczeń polskich wynika, że ta wspólnota przede wszystkim musi dawać możliwość łączenia tego, co wspólne, z elementem tego, co odrębne, a istotne dla tożsamości składu uczestnika. Tutaj Rzeczpospolita rzeczywiście jest znakomitym przykładem, przecież Rzeczpospolita wciągała językiem. Tak. Bo język polski był językiem elit. Ale jednocześnie bardzo często ludzie, którzy posługiwali się językiem polskim, mówili o sobie, jesteśmy Rusinami. Tak. Jesteśmy Litwinami. Nami, tak jest. No albo jesteśmy Koroniarzami, no tutaj sytuacja była w miarę jasna. Tak, dokładnie. I proszę zwrócić uwagę, z jednej strony Unia się skończyła, można by powiedzieć, porażką, prawda? Ale ja nie jestem zwolennikiem historiografii galicyjskiej XIX wieku. Nie. Ona się skończyła przede wszystkim sukcesem. Proszę zwrócić uwagę na fakt ostatnio bardzo wyraźnie widoczny. Otóż granica kulturowa między cywilizacją Zachodu a cywilizacją prawosławia została przesunięta przez Unię o kilkaset kilometrów trwale na wschód. Jak pan przyjrzy się wynikom wyborów, tych sławnych wyborów z okresu pomarańczowej rewolucji na Ukrainie, to granica między wpływami Juszczenki, czyli demokracji zachodnio pojmowanej, a Janukowycza nakładała się nie wcale na granicę na zbruczu, nie wcale na granice rozbiorowe z Dniepru. Ona się nakładała na granice Rzeczpospolitej z XVI wieku. No, zresztą powiedzmy, żeby jeszcze dodać jeden kamyczek do pola sukcesów, trzeba powiedzieć, że Unia Religijna, czyli grekokatolicyzm, bardzo wyraźnie zmienił ukraińskie prawosławie. Tak jest. To jest zupełnie inne prawosławie niż to, które jest za granicą moskiewską. Tak. I, dzięki temu Ukraina powstała jako odrębny naród. Nie stała się, mimo wielkich wysiłków caratu, częścią, małą Rosją, tylko została Ukrainą. Także w tym sensie ten projekt miał ogromne znaczenie i ja myślę, że to doświadczenie pokazuje, że również Unia ma szansę przetrwać, ale wtedy, kiedy nie tyle będzie myślała o tym, że jest projektem biurokratycznym albo jakąś nową rewolucją, elementem indywidualizującej rewolucji, ile jeśli będzie głębiej sięgała do własnych korzeni tożsamości. W tym sensie powiedziałem w ten sposób, że z jednej strony mamy te parę krajów i elit, zwłaszcza tych lewicowych, europejskich, które mówią, że trzeba budować zupełnie nowe państwo, i moim zdaniem to jest krok w niewłaściwą stronę, a z drugiej strony na przykład mamy społeczeństwo polskie, które, jak wynika z badań Eurobarometru, najbardziej w Europie, jest najliczniej w Europie za przyjęciem do Unii Europejskiej krajów, które są częścią kultury europejskiej, na wschodzie Europy i na południowym wschodzie Europy. Ukraina, kraje południowosłowiańskie. I teraz, co jest najciekawsze w tym wszystkim, Polacy są najbardziej europejscy z Europejczyków. W tym sensie. I co najciekawsze, kto jest ich naturalnym sojusznikiem, chociaż pewnie ani my o tym nie wiemy, ani oni nie wiedzą, młodzi Europejczycy, dla których projekt europejski jest pewną nadzieją, a nie kłopotem.
i projektem bardziej instytucjonalnym i geopolitycznym. Kończąc już, ja mam takie wrażenie, że to jest trochę tak, że nieprzypadkowo myśmy mówili teraz o Unii Lubelskiej w dużej mierze, dlatego że ja mam takie wrażenie, że papież mówiąc od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej wcale nie miał na myśli wyłącznie tego, żeby Polacy zagłosowali za Unię Europejską. Że tak. Tylko powiedział nam tyle. Jeśli Unia Europejska ma być sensowna, to muszą się w nią głęboko zaangażować Polacy w takim duchu, jakim tak. zaangażowali się w Unię Lubelską wcześniej. Tak jest. I żeby też pamiętali o tym, że porażka projektu Unii to była porażka próby budowania czegoś, co zbytnio narzucało tym słabszym, w tym wypadku Rusinom z Małej Rusi, czyli dzisiejszym Ukraińcom, tak. zbyt dużo i dawało mi zbyt mało miejsca. Znaczy, to, tak, bo to też trzeba powiedzieć, że porażka była między innymi dlatego, że Rusini, także hierarchia grekokatolicka, która bardzo wytrwale chciała służyć Rzeczpospolitej, była traktowana zawsze jako obywatele drugiej kategorii, dopóki nie zmieniali obrządku na łaciński i dopóki się całkowicie nie polonizowali. I to musimy mówić Unii, że to jest nasze doświadczenie, że Unia przetrwa i będzie silna, jeżeli będzie projektem partnerskim, a nie projektem dominowania silnych nad słabymi. I tym optymistycznym akcentem, albo pesymistycznym, w zasadzie wyzwaniowym, kończymy naszą rozmowę. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dr Tomasz Żukowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Do usłyszenia. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Do usłyszenia, mówi państwu Tomasz Tartakowski. Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego.